Ponad 132 tysiące kilometrów przejechali korzystający z suwera podczas pierwszego sezonu funkcjonowania roweru miejskiego w Suwałkach. Rekordzista przebył imponującą, niemal 82-kilometrową trasę. Wystartował w Suwałkach, dotarł rowerem do Dworczyska i przebył na rowerze również trasę powrotną. W czwartek wiceprezydent Suwałk Łukasz Kurzyna podsumował pierwszy suwerowy sezon. Po tym uruchomieniu, które nastąpiło w końcówce czerwca, no mieliśmy ten zdecydowany pik w górę, czyli efekt świeżości bardzo mocno widoczny. Szczególnie tutaj lipiec był takim miesiącem, który mnie osobiście mocno zaszokował pod względem liczby wypożyczeń, bo nie spodziewałem się takiego przyjęcia przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto. Natomiast w skali całego roku tych wypożyczeń było ponad 40 tysięcy. To myślę, że też liczba no, taka godna podkreślenia, bo to oznacza, że co drugi mieszkaniec naszego miasta co najmniej raz w roku wypożyczył ten rower. Statystycznie co drugi mieszkaniec, a faktycznie z suwera skorzystało 5109 osób. Zatem można pokusić się o stwierdzenie, że każdy zarejestrowany miłośnik miejskiego roweru zasiadł na nim również statystycznie około 8 razy. Statystyczny użytkownik w ciągu 4 miesięcy spędził na siodełku suwera niespełna 4 godziny. Najpopularniejszą stacją okazała się ta przy dawnym Rokisie. Wypożyczono tu rowery ponad 6 tysięcy razy. Tutaj też najchętniej je zwracano. Kolejne pod względem popularności punkty to okolice Plazy, ulica Kowalskiego, stacja przy ratuszu oraz punkt położony w pobliżu szkoły podstawowej nr 11. Ogółem operator systemu odnotował 461 usterek, ale jak kwituje to wiceprezydent Kurzyna, miasta to nie boli z uwagi na konstrukcję umowy. Operator pobiera opłaty za wypożyczenia i z tych środków musi utrzymać rowery w należytym stanie. Niestety usterki powstają również wskutek dewastacyjnej działalności wandali. Liczba aktów wandalizmu, czyli tych takich typowych zniszczeń roweru, odnotowaliśmy 52 takie przypadki. Ten najgłośniejszy, myślę, że który Państwo pamiętacie, to dwa rowery wrzucone do jeziora, tak, które no, świadczą o tym, że no, nie wszyscy dorośli do korzystania z tego typu usług, jak rower miejski. Niemniej jednak, mówię tak jak mówiłem wcześniej, te akty wandalizmu kończą się postępowaniami, które prowadzi tutaj operator i on na własną rękę dochodzi roszczeń za zniszczenie mienia, które nastąpiło. Miasta te akty wandalizmu nic nie kosztowały, bo operator w miejsce uszkodzonych rowerów musiał albo je wyremontować na swój koszt, albo musiał podstawić nowy rower, także dla nas te akty są obojętne dla naszego budżetu jako miasta. Kolejne sezony będą otwierane 1 kwietnia i trwać będą do 24 października. To plan na najbliższe 2 lata trwania aktualnej umowy z operatorem. Zgodnie z kontraktem przez ten czas nie zmienią się opłaty za wypożyczenie roweru. Miasto nie ukrywa również, że uważnie obserwuje popularność suwera. Mam nadzieję, że będziemy ten wynik utrzymywali, a może go jakby też i poprawimy w kolejnych latach, bo też no, nie ukrywam, że od tego, jakim zainteresowaniem będziecie się ruszyć ten system, no, będą decyzje zależały, czy będziemy rozbudowywać go, czy nie, bo jeżeli będzie przybywało wypożyczeń lub przynajmniej będzie na tym poziomie, który jest obecnie, no to wtedy jest sens inwestować w kolejne stacje i go rozbudowywać. Cały czas taką kwestią, która gdzieś tam chodzi po głowie, jest kwestia próby wyjścia z tym systemem może poza granicę miasta, tak, na teren gminy, bo pojawiają się takie głosy, że może warto by było, żeby ten system, stacje pojawiły się czy w Starym Folwarku, czy w innych miejscowościach turystycznych. To też będzie zależało od tego, czy gmina Suwałki będzie się chciała w taki mariaż włączyć. Natomiast no, na pewno ten i przyszły rok no, to raczej traktujemy jako jeszcze taki poligon doświadczalny. Tak? Zbieramy doświadczenia, obserwujemy.